borelioza u dzieci. Objawy, badanie, leczenie. Dzieci szczególnie narażone są na szkodliwe dla rozwoju działanie boreliozy. Około połowy zarażonych nie pamięta ukąszenia przez kleszcza czy charakterystycznego rumienia, a objawy zakażenia bakterią borelii u dzieci są silniejsze. Oprócz objawów grypopodobnych może występować powrót do nocnego moczenia, częste infekcje, bóle w czasie odpoczynku. Dzieci czują się ciągle zmęczone, nawet długi odpoczynek nie pomaga. Pojawiają się rumienie na uszach, podkrążone oczy, problemy z sennością. Z kolei objawy neurologiczne mogą pojawiać się na każdym etapie choroby i być mylone z zaburzeniami psychologicznymi. U młodszych dzieci pojawiają się także zmiany w zachowaniu podczas zabawy. Jeżeli jednak choroba zostanie zdiagnozowana późno, wówczas mogą pojawić się u nich objawy takie jak przy zarażeniu w życiu płodowym. Najważniejsze z nich to nadwrażliwość skóry, opóźnienie w rozwoju, problemy psychiatryczne, problemy z tchawicą, a także wady serca. Jak leczyć dzieci z boreliozy? Tradycyjne metody opierają na antybiotykoterapii. Ciężej chore dzieci potrzebują leczenia antybiotykami dożylnie przez kilka miesięcy. Borelioza u dzieci, objawy, badanie, leczenie. Istnieją jednak metody niekonwencjonalne, naturalne, które są coraz bardziej powszechną formą leczenia. Jedną z nich jest biorezonans bicą, stosowany w naszej placówce. Pozwala on nie tylko na precyzyjne zlokalizowanie bakterii borelii i diagnozy, ale poprzez serię zabiegów bez konieczności stosowania antybiotyków również wyleczenie. Dzięki temu można szybko, bezboleśnie i skutecznie zlikwidować bakterię odpowiedzialną za boreliozę. Leczenie boreliozy u dzieci musi trwać aż do skutku. Przez 2-3 miesiące nie powinny u nich występować żadne objawy, wtedy dopiero można mówić o wyleczeniu. Jednak konieczna jest obserwacja. Dzieci, u których diagnoza i leczenie zaczęto późno, mogą mieć stany dużego osłabienia zarówno podczas terapii, jak i po jej przerwaniu.